Niewiele jest rzeczy ważniejszych nad posługę myślenia. Prawdą jest, że gromadzimy się dzisiaj w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, by objąć modlitwą polskich lotników. Tych, którzy służą w siłach powietrznych naszej armii, bo wiemy, że wiele zależy od człowieka. Ale także potrzebne jest Boże błogosławieństwo, wsparcie Bożej łaski. I to jest główny cel naszej obecności w katedrze. Ale równocześnie każda msza święta jest okazją do tego, by się zastanowić, by w świetle odczytanego Słowa Bożego, w świetle Ewangelii pomyśleć o tym, czego Bóg ode mnie żąda, do czego mnie zaprasza. Odczytany fragment z Ewangelii świętego Łukasza ukazuje nam Maryję, niewiastę z Nazaretu, na weselu w Kanie Galilejskiej. Niewiastę o zgadujących oczach, które dostrzegają zakłopotanie z powodu braku wina. Ale Maryja ma również niezwykle wrażliwe serce, bo ona, widząc ludzką biedę, interweniuje u swojego syna. Pełna zaufania, prosi: synu, wina nie mają, zaradź tej ludzkiej biedzie. I takiej postawy zawierzenia uczy także tych, którzy posługują gościom weselnym, mówiąc: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wszystko. To słowo kluczowe, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. Wszystko, a więc bez wyjątku. Nie podejmujcie polemiki. Nie przedstawiajcie swoich racji. Ale zawierzcie Jezusowi. I rzeczywiście, jak słyszeliśmy, słudzy wykonali te dwa Jezusowe polecenia. Napełnili stągwie wodą aż po brzegi. I wreszcie zaczerpnęli wody, która stała się winem, i zanieśli gościom weselnym. Bracia i siostry, wezwanie Jezusowej Matki do radykalnego wypełnienia poleceń jej syna wydało owoce. Cud przemiany wody w wino uratował radość i nowożeńców, i gości weselnych. Słowa z dzisiejszej Ewangelii. Uczyńcie wszystko. Pragnę odnieść do wszystkich służących w siłach powietrznych polskiej armii. Latanie jest najbezpieczniejszym sposobem przewozu ludzi i transportu ładunku. Aby tak rzeczywiście było, należy uczynić wszystko, czyli spełnić wszystkie warunki, od których zależy bezpieczeństwo lotu. Z dużą satysfakcją przeczytałem przesłanie generała broni, pilota Lecha Majewskiego, dowódcy sił powietrznych, z okazji święta lotników, zamieszczone w Polsce Zbrojnej z 21 sierpnia bieżącego roku. Dowódca pisze tak: procedury, które obecnie obowiązują, mają jeden cel: optymalizację szkolenia i bezpieczne wykonywanie zadań lotniczych. Wprowadziliśmy wiele nowych dokumentów. Zmieniliśmy i uaktualiliśmy inne. Wprowadzamy nowy sprzęt. Ale każdy z nas musi mieć świadomość, że sukces możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy opracowane procedury i przepisy będą bezwzględnie przestrzegane. Konsekwencja w działaniu to nasz priorytet, pisze nieco dalej dowódca sił powietrznych. Można to samo wyrazić słowami z dzisiejszej Ewangelii.
Uczyńcie wszystko, aby latanie stało się bezpieczne. Ważne jest wyszkolenie lotników i ciągłe utrzymywanie ich w najwyższej sprawności. Ważna jest troska o statki powietrzne. Jednak aby zapewnić bezpieczeństwo lotów i skuteczność wykonywania powierzonych zadań, niezbędna jest formacja charakterów i sumień każdego lotnika, każdego żołnierza i pracownika cywilnego, którzy służą w Siłach Powietrznych Wojska Polskiego. W cytowanym przesłaniu do lotników czytamy dalej: stanie się to możliwe wtedy, gdy pracę zaczniemy od siebie. Jak się zmieni człowiek, zmieni się wszystko wokół niego. I wielki jest ten człowiek, który nie narzeka i nie stawia wymagań drugiemu, ale zaczyna stawiać wymagania najpierw sobie. I właśnie Kościół, świątynia jest taką przestrzenią do refleksji nad sobą samym, nad jakością mojego sumienia, nad prawością mojego charakteru. Miałem szczęście w zeszłym tygodniu w piątek spotkać się z kadrą kierowniczą Polskich Sił Powietrznych. I uświadomiło mi to, jak wielu fachowców pracuje na sukces tej formacji. Godna podkreślenia i uznania jest współpraca wybitnych fachowców, służb naziemnych, mechaników, kontrolerów lotu, meteorologów, personelu latającego, dowódców. Tylko razem, współpracując, można osiągnąć sukces. Panie generale, jeszcze raz dziękuję za możliwość poznania, jak skomplikowana jest to grupa, jak musi ta grupa ludzi współpracować ze sobą, żeby był sukces, czyli bezpieczeństwo lotu. W Kanie Galilejskiej radości weselnych gości nie zmąciło nic, ponieważ słudzy uczynili wszystko, aby Chrystus im pomógł. Zrobili wszystko, co do nich należało w czasie, kiedy trzeba to było wykonać. I myślę, że to jest wskazówka dla każdej i każdego z nas. Każdy z nas ma powołanie, każdy z nas ma zadania do wypełnienia i ważne, żeby uczynił wszystko, co do niego należy. Szanowny panie generale, oficerowie, podoficerowie, żołnierze, pracownicy wojska, drodzy goście. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, a Bóg będzie nam błogosławił. Matko Boża z Loreto, patronko lotników, Matko Boża z Jasnej Góry, Królowo Narodu Polskiego, Tobie zawierzamy ofiarną służbę polskich lotników. Chroń ich łaskawie od wszelkich niebezpieczeństw, aby zawsze mogli bezpiecznie dotrzeć do celu swojego przeznaczenia.